Wszystkie zwierzęta posiadają jakąś czasami bardzo prostą formę układu nerwowego. Jego rolą jest odbieranie bodźców z zewnętrznego środowiska i przekazywanie ich do różnych części organizmu. Układ nerwowy działa na zasadzie przemieszczających się potencjałów czynnościowych, będących niczym innym jak zaburzeniami w rozkładzie ładunków elektrycznych wzdłuż błon komórek nerwowych. Pewnie zastanawialiście się niejednokrotnie, czy podobne mechanizmy istnieją u roślin, czy rośliny podobnie jak zwierzęta czują, a jeśli tak, to co u roślin przewodzi takie sygnały? Jednymi z idealnych kandydatów do badania takiego przewodnictwa sygnału w roślinach są rośliny mięsożerne, takie jak ta muchołówka amerykańska. Muchołówka amerykańska łapie swoje ofiary w pułapki wyglądające jak wnyki, które zatrzaskują się, jak tylko wykryją obecność ofiary. Ale jak działa taka pułapka? Na wewnętrznej stronie każdej połówki liścia znajdują się włoski czuciowe, których dotknięcie zamyka pułapkę. Ale uwaga! Roślina wie, że potrącenie tylko jednego włoska może być przypadkowe, dlatego zamknie pułapkę tylko wtedy, kiedy dwa włoski zostaną potrącone w odstępie około 35 sekund. Taki wewnętrzny stoper działa dzięki zmianom potencjału elektrycznego mechanoreceptorów znajdujących się u podstawy każdego włoska. Pobudzenie jednego receptora nie generuje potencjału przekraczającego próg zamknięcia pułapki. Podobnie, jeśli drugi włosek pobudzony zostanie zbyt późno, pułapka się nie zamknie. Jeśli jednak drugi receptor zostanie pobudzony w czasie krótszym niż 35 sekund, dwa potencjały czynnościowe sumują się, przekraczając próg i zatrzaskując pułapkę z ofiarą wewnątrz niej. Reakcja ta jest możliwa dzięki procesom zachodzącym wewnątrz liści. Po wzbudzeniu progowego potencjału komórki budujące liść w masowy sposób wyrzucają z wnętrza jony wodorowe i potasowe, co z kolei sprawia, że komórki wewnętrznej warstwy pułapki otwierają kanały akwaporynowe i wyrzucają ze swojego wnętrza duże ilości wody. Opróżnione z wody komórki szybko się kurczą, co skutkuje zatrzaśnięciem się liścia zbyt szybkim, by ofiara zdążyła zareagować i uciec. Na podobnej zasadzie opierają swoje działanie pułapki rosiczki. Tutaj jednak przewodnictwo sygnału jest znacznie wolniejsze i roślina reaguje wolniejszym ruchem, który rozkłada się w czasie nawet na kilka minut. U rosiczki jednak od samego początku owady są unieruchamiane za pomocą gęstego, lepkiego śluzu wydzielanego przez włoski pokrywające liście rośliny. Widzimy więc, że rośliny, pozornie ciche i nieruchome, także mają swoje systemy przekazywania informacji. Ich zrozumienie wymaga jeszcze wielu lat żmudnych badań, ale niewykluczone, że dzięki nim zdobędziemy nowe metody kontrolowania wzrostu roślin oraz nowe sposoby ich wykorzystania w naszym codziennym życiu.